Cześć, w tym odcinku opowiemy o zestawach naprawczych VANOS. VANOS to jest system zmiennej fazy rozrządu opracowany przez BMW, stosowany w ich samochodach od przynajmniej 1992 roku. Myślę, że praktycznie każdy mechanik spotkał się z tą nazwą podczas swojej pracy. W moich rękach trzymam regulator drugiej generacji, tak zwany podwójny VANOS. Został wprowadzony do użytku mniej więcej w 1997 roku. Można go spotkać w autach serii E46, E38, X3, a nawet X5. Charakteryzuje się dwoma tłokami odpowiedzialnymi za sterowanie pozycją wałka rozrządu. Tu mamy tłok ssący, a tu mamy tłok wydechowy. Uszkodzenie podwójnego VANOS-a charakteryzuje się zużyciem uszczelnień na jego tłokach. Jest pewien prosty sposób na rozpoznanie, czy uszczelnienia w VANOS-ie są zużyte. Na pewno pierwszym objawem jest falowanie obrotów podczas rozgrzewania silnika. Kiedy wskazówka temperatury znajduje się na niebieskim polu, możemy wyczuć pewne wibracje. Czasami pojawiają się również błędy, szczególnie pochodzące od czujnika wałka rozrządu. Drugim objawem jest spadek mocy, a szczególnie momentu obrotowego w dolnym zakresie pracy silnika. Niektórzy klienci również skarżą się na charakterystyczne grzechotanie podczas ściągania nogi z gazu. To też jest objaw zużytego VANOS-a, a dokładniej jego łożysk. Istnieje prosty sposób, aby rozpoznać, czy uszczelnienia w VANOS-ie są już zużyte. Wystarczy podnieść tłok do góry, a następnie go puścić. Jeżeli tłok opada swobodnie, tak jak w tym przypadku, oznacza, że uszczelnienia nie spełniają swojej funkcji. Prawdopodobnie są sztywne i nie wywierają odpowiedniego nacisku na ścianki cylindra. Otwórzmy teraz komorę tłoka. Teoretycznie wystarczyłoby wymienić same uszczelniacze, żeby przywrócić pełną funkcjonalność systemu VANOS. Niestety, uszczelniacze nie są dostępne jako osobna część zamienna. BMW oferuje jedynie kompletny moduł w cenie ponad 2000 zł. Na rynku, na szczęście, pojawiło się rozwiązanie. Są niezależni producenci, tacy jak my, którzy stworzyli własne zestawy naprawcze. Niestety nie wszystkie zestawy są w stanie sprostać trudnym warunkom, jakie panują w silniku. Mam na myśli wysoką temperaturę oraz syntetyczny olej silnikowy. Odpowiedzią na tą sytuację są zestawy naprawcze firmy Mehenker. W naszych zestawach stosujemy tylko najwyższej jakości materiały, ze sprawdzonych źródeł. Są odporne na wysokie temperatury oraz oleje syntetyczne, więc idealnie sprawdzają się w tej sytuacji. Dodatkowo przykładamy bardzo dużą wagę do jakości wykonania naszych produktów. Zobaczcie sami, jak wygląda oryginalny O-ring po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów pracy w silniku. Jak widać, jego boki stają się płaskie, a nie okrągłe. Jego materiał staje się twardy. Z czasem nawet może pękać. To prowadzi oczywiście do problemu z funkcjonalnością systemu VANOS. O-ringi stosowane w zestawach naprawczych Mehenker są wykonane z materiału o nazwie Viton. Viton jest bardzo odporny na wysokie temperatury oraz oleje syntetyczne, więc idealnie sprawdza się w tej sytuacji. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka temat podwójnego VANOS-a oraz jego usterek nie będzie stanowił dla Was zagadki. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat systemu zmiennej fazy rozrządu, to zachęcam do śledzenia naszego kanału oraz naszej strony na Facebooku. Cześć!